Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Dzisiaj poruszymy montaż instalacji gazowych do Subaru. Tutaj nasz specjalista Tutaj mamy Subaru z 2008 roku. Jest to Forester XT. Tutaj taka ciekawostka. Zazwyczaj do Subaru montujemy instalacje gazowe KMN Evo. W tym przypadku klient zdecydował się tutaj na montaż instalacji Lovato Smart EXR. Powiesz mi, jaka to jest specyfikacja, jaka jest cena tej instalacji? To jest włoski zestaw kompletny. Koszt takiego zestawu jest to 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o ten konkretny silnik, to jest powodzeniem się sprawdzi. To jest wolnocący silnik. Mhm. Czyli nie ma potrzeby tutaj zastosowania instalacji KMN Evo z większym zapasem wydajnościowym? Nie, tutaj jest 150 koni mocy. Tak, z powodzeniem sobie poradzi ta instalacja. Okej, okay. Jeżeli chodzi o koszta takiej instalacji, to jest 2,5 tysiąca złotych. Tak. Wiemy, że ten Forester troszeczkę spala, tak? Jakie jest spalanie? Tutaj spalanie benzynowe jest około 12 litrów, więc po montażu LPG będziemy mieli spalanie na poziomie około 14 litrów, czyli na 1000 km około 300 zł oszczędzamy automatycznie. Tak jest, a z racji, że oszczędzamy ponad 300 zł tak naprawdę, instalacja kosztuje 2,5 tysiąca zł. Drodzy Państwo, to jest taki fenomen tutaj Subaru, zwrot kosztów montażu nastąpi już po 8 tysiącach km. Więc naprawdę bardzo szybko, w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś robi 15 tysięcy km rocznie, to tak naprawdę po pół roku całkowicie zwraca mu się koszt montażu instalacji gazowej. No niestety, auto jest paliwożerne. No. Dokładnie, więc auto swoje spalić musi, jeszcze chyba z tego co widzę, to jest automatyczna skrzynia, tak? Tak. To też zwiększa nam spalanie, ale jak najbardziej nic nie szkodzi, możemy montować instalację gazową i jeździć. Powiedz mi, tak naprawdę czy te jednostki dużo różnią się od jednostek doładowanych? Chyba tak naprawdę konstrukcyjnie jest to samo. Myślę, że konstrukcyjnie mniej więcej jest to samo, tak? Mhm. Tutaj widzimy również miejsce na reduktor standardowy w Subaru, że reduktor został zamontowany przez Piotrka. Gdzie zostanie umiejscowiona centrala sterująca? Już wybrałeś jakieś miejsce? Prawdopodobnie wejdzie tutaj chyba w skrzynkę z bezpiecznikami tam. Czyli centrala nam się tam prawdopodobnie ładnie schowa. Tutaj jeszcze możemy Państwu pokazać filtr fazy lotnej Lovato. Jest to filtr odstajnikowy, jak widzimy. Duży ma koszyczek. Wraz z zbudowanym czujnikiem. Tak. Ta instalacja tutaj ładnie nam się chyba skomponuje pod maską kolorystycznie. Tak, jest dużo miejsca, więc też będzie wszystko. Dobrze. Ładnie. Jeszcze tylko ostatnie pytanie odnośnie zbiornika. Jak duży zbiornik możemy tutaj zamontować? Tutaj klient się zdecydował na zbiornik 55-litrowy, to da nam około 44 litrów gazu i akceptowalny zasięg około tam 330 km, więc... Jeżeli chodzi o te zbiorniki 55-litrowe, to są chyba nowe zbiorniki, bo wcześniej standardowym rozmiarem było 53 litry. To też zależy od producenta, tak? Bo teraz na rynku są już zbiorniki 53-litrowe, ewentualnie 55. On ma po prostu inne wyoblenia, tak? I przez to zyskujemy te dodatkowe 2 litry, ale dla każdego klienta zawsze te dodatkowe litry to na plus, tak? Tak. Może dojechać na jednym zbiorniku, na przykład ten może. Więc jak najbardziej fajna opcja. Przedstawimy Państwu montaż instalacji gazowej do Fiata. Co to tutaj za model mamy, Sebastianie? To jest Fiat Albea z silnikiem 1.4, moc 77 koni mechanicznych. Jak widać w dosyć wyjątkowym kolorze. Można powiedzieć, że to taki Bahama Yellow, elegancki, żółtek. Rzadko spotykany tak naprawdę na naszych drogach, szczególnie w takim odcieniu. Jaką instalację tutaj będziesz zakładał? Perce Sequent 32, nieco by zażyczył. Tutaj możemy spojrzeć. Jest to oczywiście oryginalna litwa wtryskowa marki Berce. Co za wtryskiwacz? To są niebieski model, tak? Dokładnie. Czyli dopasowany do mocy tego samochodu oraz reduktor Genius MB1200, tak? Tak. Czyli ta po prostu też mniejsza jednostka dopasowana również do mocy. Jakie są koszta założenia instalacji? 2900 zł. A jak szybko nastąpi zwrot? Zwrot... Czy ja wiem, jakieś 13 do 14 tysięcy kilometrów. Czyli tak naprawdę przy normalnej eksploatacji samochodu nawet w ciągu roku, bądź szybciej, dokładnie, tak? W zależności kto ile kilometrów robi. Powiedz mi jeszcze, jak kształtuje się na przykład spalanie gazu właśnie po zamontowaniu instalacji gazowej? Jeżeli byśmy założyli, że ten samochód fabryczny, no po prostu tak jak nam deklarował klient, pali 9 litrów benzyny, to ile trzeba przyjąć, żeby nie spalał litrów gazu po montażu? 10 do 11 litrów maksymalnie. No oszczędności na 1000 km wynikną nam jakieś 220 zł. Czyli zawsze auto będzie spalało około 10-15% więcej gazu niż benzyny? Tak. To wynika tak naprawdę z właściwości fizyko-chemicznych LPG, tak? Zgadza się. Musimy go podać troszeczkę więcej. Jeszcze jak mógłbyś mi powiedzieć, jaki zbiornik tutaj uda się zamontować? 48 litrów. Okej.
mniej więcej wiesz, ile na tym zbiorniku uda się przejechać kilometrów klientowi? Około 300. Około 300 kilometrów. To jeszcze Sebastianie takie ostatnie podsumowanie. Koszt montażu? 2900 zł. Zwrot? Około 13 tysiąca kilometrów. Ile klient oszczędzi na 1000 kilometrów? Około 220 zł. Czyli elegancko, opłaca się montować LPG również w tym modelu. Dokładnie. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. I zapraszamy.